Wie nie tylko, że jest to ochotnicza straż pożarna do pożarów, to jest po prostu zawężenie problemu. Ochotnicze straże pożarne to bardziej kwalifikuje się jako ruch społeczny, jak w dzisiejszych czasach, jak samo to, że oni tam działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli w środowiskach szczególnie wiejskich i małomiasteczkowych, ale nie tylko, bo stworzenie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego spowodowało, że ochotnicze straże pożarne na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej mogą przemieszczać się nawet na skraj Polski, z jednego końca Polski do drugiego, żeby ewentualnie w sytuacjach zagrożenia nieść pomoc. I dzisiaj, jak analizujemy zdarzenia ratownicze, to pożary stanowią mniejszość. Nie stanowią w granicach 40-45%, 55% to są różne inne zdarzenia. Także dzisiaj strażak ochotnik to już nie jest tylko ten, który powinien umieć trzymać sikawkę i odpalić motopompę, ale jest to już specjalista, który musi umieć wiele profesji, znać wiele profesji, żeby można było skutecznie prowadzić akcję ratowniczą. Dzisiaj mogę powiedzieć, że przeżywamy renesans, bo taka jest rzeczywistość, że w środowiskach szczególnie wiejskich, małomiasteczkowych zginęły różne organizacje młodzieżowe. Nie ma harcerstwa, tak prawdę mówiąc, nie ma organizacji młodzieżowych, kiedyś był Związek Młodzieży Wiejskiej, jakieś były różne inne organizacje, teraz nie ma. No i ci młodzież lubi się zorganizować, no lubi być razem, no i tutaj upatrują w tym ochotniczym pożarnictwie, że raz się można zorganizować i w tej remizji odbyć osiemnastkę, nawet jak się żeni, czy wychodzi za mąż, to remizę ma za darmo, ma ten ślub jakiś tam zagwarantowany. Także plus zawody sportowo-pożarnicze, które są organizowane każdego roku i może się wykazać sportowo. Ochotnicze straże pożarne mają swoją tradycję, mają swoje statuty, mają swoje zasady i one tak funkcjonują i myślę, że będą jeszcze długo funkcjonować w takim wydaniu i będą tym gwarantem bezpieczeństwa środowiska szczególnie wiejskich, małomiasteczkowych. Jestem tego pewny.